Witam w ten słoneczny dzień pod Teatrem Dramatycznym na spotkaniu na zdrowie. Myślę, akcji, która pokazuje, że przede wszystkim nasze organizacje pozarządowe są bardzo wrażliwe i myślą o naszych mieszkańcach. Szóste targi ekonomii społecznej odbywały się pod hasłem Na zdrowie. Myślę, że na zdrowie to nie tylko jest świetna forma do toastu, ale tak naprawdę myślenia w kategoriach, że tak powinniśmy żyć, bo kiedy jest zdrowie, to wiele rzeczy nam po prostu wyjdzie i z zawodowych, i w rodzinie, i w domu. I myślę, że jeżeli podejdziemy jeszcze do tego z uśmiechem i tak jak dzisiaj na tym festynie na zdrowie pokazany będzie wesoły sposób, to po prostu z tego skorzystajmy. Mieszkańcy w każdym wieku aktywnie uczestniczyli w grach, zabawach, ćwiczeniach, konsultacjach i badaniach. Zdrowie mieszkańców to jeden z głównych celów województwa podlaskiego. Stawiamy na duże, na terenie całego województwa programy profilaktyczne na skalę, której do tej pory w województwie się nie działy. To będą lada moment wdrażana profilaktyka dotycząca rehabilitacji onkologicznej, działania dotyczące i bezpośrednie badania dla mieszkańców w zakresie medycyny pracy po to, żeby pomóc ludziom szczególnie chorującym wrócić na rynek pracy. Mamy bardzo ciekawy program dotyczący wad postawy dla dzieci. To, co ważne, będzie się działo to na terenie całego województwa. Liczymy, że od przyszłego roku, bądź już jesienią, ruszymy z konkretnymi tematami. A jak zwykle Urząd Marszałkowski angażuje się w dotychczasowe dbanie o przede wszystkim wysoką jakość leczenia w naszych szpitalach. To jest ważne, nieustannie i na co dzień poprawianie i remonty w szpitalach. Jest to nasza codzienność, ale to, na czym w tej chwili nam zależy, to profilaktyka i jakość opieki zdrowotnej. Aby być zdrowym... Aby być zdrowym, należy oczywiście zwracać wielką uwagę na to, co się je, jak się je, kiedy się je, ale również sport, aktywność fizyczna, ruch na co dzień jest podstawą tak naprawdę zdrowego życia. Mówi się, że dieta to jest 70% sukcesu do zdrowia, a 30%, czyli bardzo dużo, to jest aktywność fizyczna. Wiek ma znaczenie, jeśli chodzi o dobór ćwiczeń, wybranie sobie rodzaju aktywności fizycznej, ale tak naprawdę powinniśmy zacząć od bycia aktywnym na co dzień. Wysiąść, przystanek wcześniej podejść tam, gdzie zmierzamy. Wybieranie schodów, a nie windy. Latem bardzo zachęcam do poruszania się rowerem. W Białymstoku jest to szczególnie proste i łatwe. Mamy bardzo dużo ścieżek rowerowych, czyli bardzo łatwo jest nawet przejechać z jednego końca miasta na drugi. Oczywiście są pewne dziedziny sportu, rodzaje aktywności fizycznej, których nie powinniśmy rozpoczynać tak nagle z dnia na dzień w wieku dojrzałym, ponieważ nasze mięśnie mogą nie zostać tego przyzwyczajone i możemy mieć kontuzję. Taką aktywnością, którą zawsze można polecić praktycznie przy wszelkich nawet jakichś chorobowych stanach czy jakichś tam niedogodnościach, to jest na pewno spacer, szybki spacer, to jest pływanie, czy w naturalnych akwenach, jak jezioro, rzeki, ale również basen, jak najbardziej. Basen jest świetną aktywnością dla osób w każdym wieku, ponieważ nie przeciążamy stawów. Również jazda na rowerze. Jeżeli oczywiście nie mamy problemów, nie mamy jakichś zaleceń od lekarza, czy ortopedy, czy lekarza rodzinnego, bardzo polecam rower. Oraz Nordic Walking. Jest to super aktywność, która, jeśli wykonywana dobrze, bo to nie jest tak, że kupujemy kijki i bierzemy je w dłonie i maszerujemy. Trzeba się tego nauczyć. Wiosną, latem, kiedy temperatura powietrza rośnie, szczególnie jak podejmujemy jakąś aktywność fizyczną, musimy uzupełniać wodę w organizmie, poziom płynów. Oczywiście, ja zawsze zalecam wodę. Jest to najlepszy płyn dla naszego organizmu. Jeżeli właśnie uprawiamy sport, musimy przynajmniej o litr, nawet i półtora, w zależności od długości naszego treningu, od długości naszych spacerów czy jazd na rowerze, musimy tej wody procentowo więcej zapewnić.
Soki mogą być potraktowane jako uzupełnienie naszej diety, ale tak naprawdę soki mają bardzo dużo cukru, więc sok tak, ale najlepiej robiony w domu i potraktujmy go jako posiłek, jako przekąskę, podwieczorek czy drugie śniadanie. Nie popijajmy raczej soku na co dzień, ponieważ są to dodatkowe kalorie i cukier. A teraz coś bardzo praktycznego, czyli porady, jak bronić się przed kleszczami. Mam w ręku taką przydatną kartę na kleszcza. Kleszcz karta, różna nazwa funkcjonuje w sklepach internetowych czy w aptece, ale kleszcz karta myślę, że pasuje tutaj najbardziej. Karta jest podobna do karty bankomatowej czy do dowodu osobistego. Ma dwa zakończenia, które sprawnie mogą pomóc usunąć tego kleszcza. Województwo podlaskie jest województwem bardzo pięknym, zalesionym, ale oprócz turystów, lasu i borówek są również kleszcze niestety. Jesteśmy zagłębiem endemicznym. Na pierwszą profilaktyką chorób odkleszczowych, czyli tego groźnego odkleszczowego zapalenia mózgu, opon mózgowo-rdzeniowych jest szczepienie. To jest bezdyskusyjne. Ale profilaktyka chorób na przykład boleriozy, to przede wszystkim szybkie usuwanie kleszcza. Jeżeli znajdziemy po takim spacerze, czy na łące, czy po lesie, znajdziemy na sobie takiego kleszcza, usuwamy, czy umiejętnie, czy nieumiejętnie, usuwamy jak najszybciej. Kleszcz niestety przy pierwszym kontakcie z nami, jeżeli oczywiście jest nosicielem choroby, zaraża nas bezpośrednio po ugryzieniu i zaraża tą ciężką chorobą, czyli odkleszczowym zapaleniem mózgu, czy opon mózgowo-rdzeniowych. Tu się szczepimy, ale jeszcze wiele innych chorób przynoszą kleszcze, które u nas muszą troszeczkę, na nas muszą troszeczkę pobytować. Tak samo z naszych podopiecznych, psów, kotów, usuwamy czy umiejętnie, czy nieumiejętnie. Jeżeli kleszcza usuniemy nieumiejętnie i zostanie jakaś część, proszę, to jest mit, że ten materiał to jest materiał zakaźny, on się tam gdzieś przemieszcza, wędruje. To jest fałsz. Ten materiał się uwapni i sam się ewakuuje, tak jak mamy jakieś zadrapanie. Ta kleszcz karta na pewno nam pomoże. Ona ma dwa takie zakończenia, gdzie podchodzimy pod tego kleszcza i nie obracamy, nie wykręcamy, tylko podrywamy tego kleszcza, usuwamy. Drugie, mniejsze zakończenie, pęknięcie tej karty, również służy do usuwania bardzo małych form kleszczy, to są tak zwane nimfy często. One są bardzo trudne do zaobserwowania i trudne do usunięcia, ale ta mniejsze to zakończenie, to mniejsze pęknięcie również ułatwi nam usunięcie tego kleszcza. A więc pierwsza zasada to szczepienia, a druga usuwamy umiejętnie, nieumiejętnie. Nie biegniemy w środku nocy po pomoc na SOR czy do ambulatorium pogotowia, tylko staramy się usunąć, obserwujemy to miejsce. Jeżeli coś nas niepokoi, wtedy się zgłaszamy do lekarza. Na zakończenie przytaczamy jedno z haseł towarzyszących targom na zdrowie. Podstawą wszelkiego szczęścia jest zdrowie. Zadbaj o zdrowie swoje i najbliższych. Oglądaj program Podlaskie Zdrowie od stóp do głów. Zadanie dofinansowano ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku.